Został tydzień wakacji, zatem warto podsumować, jak wyglądały one z perspektywy ogólnoekonomicznej i tego jak Polacy je spędzali i ile wydawali. Wakacje na giełdzie z kolei były dość ciekawe, szczególnie sierpień. Dał nam dużo emocji. Dzisiejsza sesja, czyli ta z 26 sierpnia 2024 roku już była nudniejsza. Z perspektywy szerokiego rynku, ale były takie tematy jak Kreotech, które szczególnie rozgrzewały inwestorów. Zapraszam na dzisiejsze wydanie. Sygnały dnia. Michał Palaczyk. Squaber. Na sam początek sytuacja wakacyjna, z perspektywy Wiemy, że były to dobre wakacje Spółki, które związane były z turystyką Notowały wzrost, ale także dobre wyniki Finansowe, jak choćby Rainbow Tours Które jednak od kilku tygodni już jest w korekcie Ponieważ inwestorzy zastanawiają się Co dalej, jak będzie wyglądała sprzedaż First minus czy w ogóle sezon jesienny A już niektórzy wychodzą w ogóle Dalej z analizami odnośnie tego Co może zdarzyć się w przyszłym roku w wakacje Ten rok, jak pokazały nam Fantastyczne dane od PKO Research Na podstawie danych kartowych z transakcji kartowych I z liczby transakcji kartowych Kartowych, możemy stwierdzić, że w segmencie hotele i restauracja wartość transakcji kartowych była delikatnie wyższa w szczycie i delikatnie wyższa w trakcie wakacji niż na przykład w zeszłym roku, no i wyraźnie wyższa niż w 2022 roku. To oczywiście pierwsze pytanie: czy to efekt inflacji, czy to efekt większych wydatków? Wydaje się, że te wydatki, które tu widzimy pod względem wartości transakcji kartowych, dość dobrze pasują do sytuacji inflacyjnej i że nie mamy tu jakichś ekstremalnie dobrych wakacji, czyli że nie mamy jakby wydatków, które byłyby zdecydowanie większe. Większe niż to, co pokazywałoby nam ogólne odczyty inflacyjne. Na poziomie hoteli i restauracji liczba transakcji była niemal identyczna jak w 22 i jak w 23 roku. Oczywiście ten pik wakacyjny z 24 był wyższy niż ten z 22 roku. Natomiast co ciekawe, widać już tutaj, że te wakacje na poziomie 22 roku były dość podobne do tych, które są teraz. Czyli że ludzie już wtedy też wyjeżdżali. Nie mamy jakiegoś dodatkowego, dodatkowej liczby turystów, którzy na przykład w 22 roku i 23 nie wyjechali, a te Teraz na wakacje wyjechali, więc to trochę się kłóci z tymi danymi, które wskazywały, że w tym roku rekordowa liczba Polaków wyjedzie na wakacje. Chyba, że oni wyjechali, ale nie wyjechali do Polski, tylko po prostu zamienili Polskę na zagranicę, a jakaś część osób nowych wyjechała na wakacje, tych, których dotąd na przykład na to nie było stać, lub nie byli gotowi na wakacje z perspektywy jakiejś zupełnie innej. Ogólnie wygląda na to, że były to dość dobry sezon, porównywalny z zeszłym, no a teraz już będziemy mieli tylko spadek wydatków. Pod względem liczby transakcji i wartości transakcji w hotelach i restauracjach. W gastronomii ten sezon pod względem liczby transakcji kartowych klientów był bardzo podobny, lub nawet lekko gorszy. Jeżeli byśmy zaczęli się przyglądać, to w 2023 roku ten szczyt lipcowy był nieco wyższy, a teraz było dość podobnie pod kątem końca sierpnia czy całego sierpnia. Pod względem wartości transakcji były one lekko wyższe niż w 2023 roku, co wskazuje, że inflacja w sektorze gastronomicznym była wyższa z perspektywy realnych wydatków niż to, co obserwowaliśmy choćby w hotelach i restauracjach, aczkolwiek tutaj ten, te, ten jakby schemat też jest widoczny, ale w trochę mniejszej skali. Ogólnie, jeżeli ktoś czytał clickbaitowe tytuły, że było bardzo źle bardzo dobrze, to dane realne od największego banku w Polsce z realnych płatności kartowych na to nie wskazują. Tu oczywiście nie mamy danych z zagranicy, na to trzeba by patrzeć w zupełnie innych sektorach. Na razie takich szerokich danych, które mogłyby szerzej podsumowywać tę sytuację, nie mamy, oprócz oczywiście wyników spółek związanych z tym seg segmentem. W minionych tygodniach także pojawiło się wiele ciekawych danych gospodarczych, z nich najważniejszą, największą uwagę warto zwrócić na dane z niemieckiego przemysłu, czyli te PMI, -e, które pokazały nam bardzo podobny odczyt jak francuski, czyli na poziomie 42 punktów, co oznacza, że i francuska, i niemiecka niemiecki przemysł mają się raczej źle i pozostają w dość niskich odczytach tych wskaźników wyprzedzających, czyli tutaj menadżerowie logistyki nie spodziewają się jakiejś radykalnej poprawy i dwie największe gospodarki. Unii Europejskiej mają cały czas problemy, W związku z tym my też nie powinniśmy oczekiwać jakiejś eksplozji w segmencie przemysłu. I też nie widać czegoś, co było zapowiadane przez wiele miesięcy przez wielu analityków, że nastąpi w końcu odbicie w niemieckim czy francuskim przemyśle. Jego nie ma i tu tkwimy w, w zasadzie w miejscu, z którego nie za bardzo legislacyjnie, wiadomo, legislacyjnie nie wiadomo, jak wyjść legislacyjnie w tym rozumieniu, że nikt nie za bardzo też ma pomysł, jak pomóc przemysłowi, oprócz tego, że po prostu albo czekamy na poprawę ogólnej ekonomii światowej, albo pomagamy jakoś legislacyjnie. No i tego pierwszego nie mamy, tego drugiego też na razie nie mamy i w obu przypadkach nie za bardzo wiemy, jakie może być wyjście z tej sytuacji. Spójrzmy na S&P 500, który wygenerował jeden z największych odwrotów wzrostowych po korekcie, która miała te przynajmniej 6%. Jesteśmy praktycznie na szczytach. Dzisiejsza sesja na samym początku, pierwsze godziny lekko spadkowe, ale już otwarcie pokazało, że zamykamy lukę z historycznego szczytu który miał miejsce który miał miejsce 19, 16, 16 lipca i jesteśmy bardzo blisko ten tydzień możliwe, że będzie nowym historycznym rekordem na amerykańskiej Giełdzie. Widać wyraźnie, że ten koszyk akcji rośnie dość, dość dynamicznie w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Coś, co mogłoby nam przekreślić szansę na podbijanie historycznego szczytu, to oczywiście wyniki Nvidia, które mogłyby być poniżej oczekiwań, lub prognoza dalszych wyników w kolejnych kwartałach mogłaby być poniżej oczekiwań, to mogłoby spowodować odwrócenie trendu. Jeżeli tam będzie zgodnie z oczekiwaniami lub powyżej, no to trend jest domyślny i to jest ten trend, który obserwujemy na amerykańskiej giełdzie już od wielu, wielu miesięcy. Pamiętajmy, że gdzieś w też są inne wyniki finansowe, które krótkoterminowo mogłyby podbijać notowania lub zmieniać jakby spojrzenie inwestorów na rynek, natomiast tu po ostatnim przemówieniu Jerome'a Powella jakby inwestorzy wiedzą, w którą stronę patrzeć i czekamy na obniżkę stóp procentowych, która nastąpi już we wrześniu. Jerome Powell dość jasno zasugerował, jaka jest w tej chwili, w którą stronę zmierza Fed. BIT20 na dzisiejszej sesji lekko spadkowy, natomiast tak naprawdę ta zmienność była niska i obroty też były dość żenujące dzisiaj pół miliarda złotych na rynku się akcji przemieliło na głównym indeksie i tak naprawdę to, że ta świeca jest czerwona to zostało wygenerowane przez ostatnie kilkadziesiąt minut sesyjnych, ponieważ tam mieliśmy raz podbicie wraz ze wzrostami jak krótkoterminowymi wzrostami na S&P500, potem spadki kiedy S&P500 zaczął zawijać w stronę, w stronę Spadków w ciągu pierwszej godziny sesyjnej, także tu dzisiaj sesja bez historii. Zauważmy, że co jest najważniejsze z tego wszystkiego, że w ciągu ostatnich sześciu sesji cały czas poruszamy się w zasadzie w cieniu. Korpusu, który nastąpił w piątek 16 sierpnia Bezpośrednio po święcie jednej z mocniejszych sesji w ogóle W 2024 roku, sesji która pokazuje nam Że jest szansa po jakiejś płaskiej korekcie Czy ewentualnym sprawdzeniu nawet poziomu od dołu 2360-2350 punktów, dalszych wzrostów Tak pokazuje nam statystyka i czysta technika Wraz z kolejnymi rekordami S&P 500 również WIG20 Może spoglądać właśnie w stronę wzrostową Natomiast ten, te, 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 te sześć sesji, które są konsolidacyjne, które przez wielu um, analityków są podkreślane jako jakby osłabienie po mocnych wzrostach, pamiętajmy, że to, co zdarzyło się w, w ciągu ostatnich w ogóle dwunastu sesji, czyli 8% ruch WIG-20 wzrostowy, um, musi mieć jakąś kontynuację korekcyjną. Indeks jednak Polski rzadko rośnie w takich długich ruchach bez zewnętrznych, bez wewnętrznych danych gospodarczych czy e, politycznych przez tak długi okres. Zatem Odbieram to jako po prostu korektę w po dość mocnym wybiciu pro wzrostowym. I tutaj domyślny trend to jest cały czas sprawdzenie poziomu przynajmniej 2460, które jest dolnym ograniczeniem takiej strefy bardzo mocnych obrotów w okolicach szczytów dwudziestokilkumiesięcznej hossy na indeksie WIK 20 Zatem ten tydzień powinien być... Który, który jest przed nami, ostatni tydzień sierpnia, płaski lub lekko wzrostowy, płaski, no z, z szansą gdzieś tam na korektę 2-3% albo próba podjazdu do 2000. 440, czyli tu raczej na cały czas może dominować wakacyjny spokój. Dzisiejsza sesja była o tyle ciekawa, że ona nie, nie, ob, nie była pełna mocnych spadków, ale jednak trzy spółki, które mają dość duże znaczenie dla indeksu WIG20 spadały jednak dość znacznie. Bo tu mamy PKO BP, PKO SA i LPP, czyli to są spółki, które są w top 10 całości kapitalizacji WIG20 w tej górnej Połówce. Ze spółek, które wzrastały dzisiaj na sesji, mamy także kilka dość znacznych sesji do spółek na sesji. Do przede wszystkim Orlen dość mocno odbijał się intrasesyjnie. Pokazując ten taki, taki moc indeksu, tu widzimy, że ostatecznie zamknięcie na plusie, pomimo tego, że przez dużą część dnia był on właśnie na minusie i po stronie wzrostowej KGHM, ale także cyfrowy Polsat Kenty Dino PGE, no i gwiazda dzisiejszej sesji, czyli Orange. No ale warto zwrócić uwagę, że Dino odbija po bardzo mocnej korekcie w zeszłym tygodniu, kiedy po wynikach finansowych oberwało ponad 10%, odbija także. Odbija także, odbija także kęty, które tutaj po, po jakimś krótkim układzie spadkowym zeszłego tygodnia i od zeszłych kilku tygodni i odcięciu dywidendy znalazły się ponad 100 zł poniżej historycznych szczytów, które były notowane na ponad 900 zł. Warto także odnotować mocny tydzień zeszły cyfrowego Polsatu po dość dobrych wynikach, które zdają się, że wybijamy konsolidację na notowaniach, która tam funkcjonowała przez kilka tygodni, ale spójrzmy na perłę dzisiejszej sesji, czyli właśnie na orange, które tak mocno ruszyło w ciągu, w ciągu dzisiejszej sesji i mamy tu o tyle ciekawą informację, że mieliśmy wybicie z klina wzrostowego ona ono nie nabrało dynamiki, nie udało się inwestorom przebić w dół 7,80 i poszła kontra wzrostowa na 8,80. Będziemy mieli w ciągu najbliższych dwóch tygodni test poziomu 8,90. Ogólnie sentyment w telekomunikacji nie jest jak Jakiś fantastyczny, jeżeli byśmy popatrzyli szeroko na wyniki, natomiast to spółka defensywna, która zazwyczaj jakby wyprzedza układy na WIG20, czyli można by stwierdzić, że ewentualny atak na 890, na Orange.pl mógłby być znakiem, że WIG20 będzie próbował wjechać na 2,5 tysiąca punktów. Czy wybijemy, czy powrócimy tak naprawdę do trendu wzrostowego po takiej szerokiej, w zasadzie półrocznej korekcie? Jest taka szansa, natomiast warto spojrzeć na same obroty, ponieważ one przy tym układzie wzrostowym, które Obserwujemy od trzech tygodni, no nie były dynamiczne. Warto też zauważyć, że spółka w zasadzie nie zareagowała na ten dramat, na przykład WIG20, który przez trzy dni wtedy spadał między 1 a 5 sierpnia. Natomiast tu mamy, tu, tutaj takiego wokół układu nie znajdujemy. Początek sierpnia był bardzo pozytywny z tym, ruchem na, z tym ruchem, który teraz ma zwieńczenie po dzisiejszej sesji na 8,40. Zatem obserwujmy Orange, ponieważ tu może się wyklarować ciekawa formacja, no i też nic zakładajmy na ślepo, że on wy, że zastąpi wybicie poziomu 8,90, ponieważ tutaj... Też przydałoby się jakieś potwierdzenie techniczne tego wybicia i tego, czy pojawią się obroty po takim właśnie wybiciu. Natomiast z perspektywy całego WIG 20 może Orange, analitycznie jest ciekawe, bo czasami wyprzedzało ruchy WIG 20, natomiast jest to spółka, która nie ma znaczenia w tym indeksie jest jedną z najmniejszych spółek w WIG 20. Dużo ważniejsze jest PKOSa, który dotarł do ważnego m, poziomu. Dzisiejsza sesja. Może pokazuje spadki na poziomie pks na poziomie 1,72%, natomiast z szerokiej perspektywy warto zauważyć, że cały czas nie wyłamaliśmy linii korekty, a ten układ wzrostowy, no, dzisiejsza sesja nie pokazuje nam, że został załamany. Więc, tak naprawdę, z szerokiej perspektywy, dzisiejsza sesja na PKOS nie daje nam żadnych odpowiedzi odnośnie trendu. Ważne wsparcie, na które trzeba patrzeć w najbliższym czasie, to są jednak te dołki z początku czerwca, czyli tak naprawdę w tej chwili to jest dolne ograniczenie tej luki, która została wygenerowana 6 sesji temu. Czyli to byłyby poziomy, na poziomy 153 zł, czyli tu jeszcze jest przestrzeń około 2% korekty ewentualnej, gdyby. Byśmy mieli kontynuację tego ruchu z dzisiejszej sesji. Natomiast pamiętajmy, że klimat na światowych rynkach jest cały czas pozytywny i ostatnie dwa tygodnie na WIG 20 pokazały, że jest niezwykła moc i chęć odrabiania strat, które pojawiły się gdzieś na końcu lipca i na początku sierpnia na WIG 20, a S.A. jest jednak bankiem, które pokazują cały czas dobre wyniki. Owszem, wyniki za przyszły rok będą złe, złe, przepraszam, nie powiedziałem tego. Będą dużo gorsze, natomiast nie będą złe. I spółki te zarabiają cały czas dość spore pieniądze. Wiem, że to wszystko nie brzmi spójnie, bo to jest tak, że ten rok jest rekordowy, w przyszłym roku zyski będą mniejsze, ale one cały czas będą duże. I chodzi o to, jak je rzeczowo wycenić, no bo. Kolejne historyczne szczyty na bankach nie byłyby uzasadnione, ale utrzymywanie się wycen na obecnych poziomach lub trochę niższych, jakby cały czas potwierdza, że inwestorzy nie są źle nastawieni do banków, bo tu i dywidendy za 24 rok będą dobre, a w 25 najprawdopodobniej te zyski też będą bardzo solidne, trochę tylko niższe niż w 24, o ile oczywiście prezes Glapiński dotrzyma obietnicy utrzymania wysokich stóp procentowych, czyli na tym niezmiennym poziomie przez cały 2025, równo z ewentualną podwyżką podniżką gdzieś pod koniec 25 roku. MIG-40, który według moich założeń miał wyglądać dużo gorzej niż WIG 20, no potwierdza, że tutaj też niewiele się zdarzyło i ta dynamika notowa nie jest słaba przy spadających obrotach, natomiast tutaj nie było jakiegoś dramatycznego układu prospadkowego i po prostu możemy przy okazji, na przykład, mocniejszych wzrostów na WIG 20 w ciągu. No, pewnie kolejnych dwóch, trzech tygodni zaobserwować jakąś konsolidację, czy próbę wyłamania poziomu 6300 czy 6400, więc ta dynamika musi pozostać, pewnie pozostanie cały czas niższa niż na WIG20, głównie dlatego, że spółki, które budowały tą wielką hossę na WIG40 cały czas są wyraźnie słabsze. No, CCC, które zrobiło solidne podwaliny do układu wzrostowego na WIG40 niby dzisiaj rośnie, ale to cały czas jest 1% wzrostu i ma problem z radykalnym pokonaniem 145 zł, które É... inaczej, może mieć problemy, albo nie rośnie dynamicznie do poziomu 145 zł, gdzie są poziomy maksymalne obecnej, nietrwającej hossy na CCC. Również XCB, które było dużym, dużym, dużą podwaliną, zbudowało podwaliny pod tą hossę na FI40, także dzisiaj przy dużych obrotach, ale jednak spada, benefit rośnie niezbyt systematycznie, niezbyt systematycznie w ostatnim czasie, a na dzisiejszej sesji po prostu stoi w miejscu. Również Tauron odreagowuje po rekorekcie spadkowe, ale to nie jest mocny ruch, milenium czy tekst, to już są spadki, ale jednak dość, dość słabe na milenium i dość i średnie na tekście, również średnie, ale już trochę podwyższone 3,5% na Polimex, Tutaj nie ma oczywiście jakiegoś krachu, ale to jest już dość solidna korekta z takiej szerokiej perspektywy. No i generalnie obroty bardzo słabe, ponieważ gdybyśmy wykluczyli dzisiaj dwie najchętniej handlowane spółki, czyli w zasadzie kandydatów do WIG20 na wejście w ciągu najbliższego, no najbliższego roku do indeksu, czyli XTB oraz CC, no to te obroty są już bardzo niskie, bo Tauron, Millennium czy tekst to są obroty w granicach 2 czy 3 milionów, także typowe wakacje na indeksie Mwig 40 Spójrzmy na Tauron, bo tu dzieje się dużo ciekawiej. Spółka po dynamicznym układzie spadkowym z sierpnia, z przełomu lipca i sierpnia, zanotowała tak naprawdę szybki powrót do podobnych poziomów, i chce zmierzyć się z linią, tak naprawdę patrząc bardzo szeroko, flagi, ponieważ mieliśmy mocny wzrost z 2 zł na 4 zł o 100%, i korektę z mniej więcej 4,50 na 2,80. I teraz próbę wyjścia z tego całego układu, który trwa od sierpnia 2023 roku, górą czyli wyjściem pro-wzrostowym. Tutaj powinno pomóc ministerstwo. Powinno w tym sensie, że insynuowało złe słowo, zapowiadało, że będą informacje odnośnie spółek energetycznych i tego, jakie, jakie będą działania, żeby wykluczyć aktywa energetyczne, czyli coś, co mogłoby bardzo Tauronowi pomóc. No i czekamy jakby na konkrety z tych informacji i ewentualnie wtedy mogłoby się pojawić wybicie, jeżeli te dane byłyby korzystne dla spółki na 3,90, natomiast na razie inwestorzy nie chcą wyprzedawać, nie chcą kontynuować korekty na Tauronie. Zresztą jeżeli spojrzymy na tło, to PGE, spółka pokrewna z branży, również dzisiaj rosła i prezentowała się całkiem, e, pow, całkiem pokaźnie pod względem również e, takiego tła notowań. I Polimex dzisiaj bardzo słaby, bardzo słaby raport i słaby. I słabe notowania. Ze spadkiem o prawie 4% będziemy prawdopodobnie sprawdzać nowe dołki. Spółka wpadła w trwały trend spadkowy. Polimek przypominam, że jest teraz spółką skarbu państwa i tak nie za bardzo jest pomysł, jak dalej ją prowadzić, co z nią zrobić, w którą stronę ma pójść zarządzanie. Ogólnie Polimek został jakby hmm, przejęty przez państwo celem budowania jakiegoś państwowego koncernu, który będzie gigantem w budownictwie kolejowym natomiast spółka nie miała żadnych przewag konkurencyjnych to jest dawny, prawie bankrut w związku z tym tutaj może się potrzebna jest cały czas restrukturyzacja, wydaje się, że inwestorzy to jakby zaczynają bardziej dostrzegać, wyceniać więc tutaj nowe dołki byłyby w średnim terminie oczywiście możliwe i jakby gwiazda dzisiejszej sesji ale jednak negatywna gwiazda bo gwiazdą taką prawdziwą, prowzrostową, Kreotech, bo o tej spółce właśnie mówię, był dwa tygodnie temu, kiedy skutecznie w ramach misji SpaceX wysłał swoją satelitę w kosmos. No i okazało się, że utracił w weekend kontakt z satelitą. Podobno sprawę da się może naprawić. Jak sam prezes pisał, jest szansa na, będą trwały usilne prace, aby odzyskać komunikację z satelitą, bo tak naprawdę w tej chwili no, nie ma z nią łączności ani w jednym ani w drugą stronę, więc trwają prace, żeby odzyskać łączność, to byłby główny, główny jakby główne mocno pod ewentualne podbicie, czyli odzyskanie kontaktu z satelitą, to pewnie byłby mocny ruch wzrostowy gdzieś w okolice 220 zł. W tej chwili jesteśmy po załamaniu na dzisiejszej sesji minus 23%, w trakcie sesji wzrastaliśmy od otwarcia o 8%, a nawet chwilowo o 15%, natomiast pamiętajmy, że to jest trochę taka historia, że niewiele wiemy, no, bo nawet osoby znające się na kosmosie nie są w stanie jasno powiedzieć, jakie są procentowe na przykład szanse na odzyskanie kontaktu z tą satelitą, bo nikt nie wie, jaka jest charakterystyka i specyfika problemów. Także to trochę jest typowo spekulacyjny temat. Czy ktoś ma szybkie ręce, jest w stanie na bieżąco dostawać komunikaty na temat tego, alerty tak naprawdę giełdowe, takie jak choćby mamy w Skłaberze, na temat tego, czy spółka podała informację, że odzyskała komunikację, czy nie jesteśmy w stanie tego na, na bieżąco obsługiwać, bo na przykład mamy pracę, w której nie możemy się oderwać, czy nie mamy dostępu do takich alertów giełdowych. I z druga strona, no gdyby na, na dobre ten projekt jakby no po prostu. Trzeba było na, wy, stworzyć takiego samego nowego satelity, który jest już jakby bez tych problemów, które gdzieś by, by były zdiagnozowane. To są kolejne koszty, problemy, to się wszystko oddala w czasie, no i wtedy da, nie, nie, nie nastąpiłoby to odbicie. I to jest to pierwsza fundamentalna część, czyli szybkości i komunikatów i tak naprawdę prawdopodobieństwa, czyli czysto matematycznego oszacowania i znajomości branży kosmicznej. Druga sprawa, jak wygląda statystyka? Statystycznie po takich y, załamaniach, y, które mają tą skalę, Spółki rzadko odrabiają wszystko. Wiem, że wielu się włącza na taki syndrom Mirbudu, który po spaleniu hali yy, galerii zakupowej w Warszawie szybko odrabił, natomiast to była trochę inna sytuacja, a galeria zakupowa nie była dla Mirbudu działalnością kluczową, biznesową. W przypadkach takich jak mamy tutaj yy, taka luka. Yy, Statystycznie oznacza, że będziemy kontynuować trend spadkowy. Czyli, że wybicie powyżej 200 punktów z tego, z, te, z tego układu jest mało prawdopodobne i że będziemy testować poziomy poniżej 160 zł. Innymi słowy, czysto statystycznie, w perspektywie kwartału spółka sprawdza dołki sesji z luką i bywa poniżej nich co nie oznacza, że to otwiera jakiś wielki trend spadkowy, ale oznacza wysoką zmienność z przegłębieniem dołków. To były sygnały dnia z szansą cały czas na jakieś wzrosty na indeksie WIG20 w perspektywie dwóch tygodni. Sygnały dnia, Michał Pałaczyk, Skłaber.